Mówiliśmy o Ablu, o pierwszym sprawiedliwym człowieku po upadku człowieka, który żył na tej ziemi, który słuchał się Boga i czynił to, co Bóg do niego mówi, o czym Bóg mówi. To jest tak bardzo ważne, że chociaż to było tak bardzo dawno, jak jest bliskie i nam, kiedy czytamy o Ablu, że on był wsłuchany w Boży głos i on był posłuszny temu, co Bóg mówi. A więc Bóg okazał swoją wspaniałość w tym, że zgodnie z jego wolą dokonało się to i ta ofiara była bliska Bogu. Teraz mamy w tej opowieści listu do Hebrajczyków, w wspomnieniach tych bożych ludzi pojawia nam się Henoch 11:5. Przez wiarę zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że podobał się Bogu. I znowuż mamy człowieka, który podobał się Bogu. Człowieka, który zrozumiał sens życia, zrozumiał, po co żyje na ziemi. Zrozumiał, że to jest czas, aby być z Bogiem. I Bóg wziął tego człowieka. Człowiek, który chodzi z Bogiem. Widzicie, kiedy Adam i Ewa zgrzeszyli, coś się stało. Wcześniej Bóg przychodził w powiewie do raju i oni się cieszyli społecznością z Bogiem. A potem, kiedy zgrzeszyli, przychodzi Bóg, oni się chowają przed Bogiem. A więc powstało coś, co jest okazaniem upadłych ludzi, którzy nie chodzą z Bogiem, ale kryją się przed Bogiem, chowają się przed Bogiem za czymś. Tworzą jakąś zasłonę, tamte krzaki czy inne były zarośla. Człowiek tworzy jakąś zasłonę i chowa się przed Bogiem. I dalej jest to człowiek, który nie korzysta z tego, co Bóg przygotował dla nas ludzi, dając nam swego Syna. Ludzie, którzy chowają się, skrywają się za różnymi rzeczami. Henoch opuścił teren chowania się przed Bogiem. Henoch wyszedł w kierunku Boga, ale nie wyszedł ze swoim cwaniactwem, ze swoim myśleniem o sobie wysokim, o takim mniemaniem, no przecież Bóg jest miłością, to ja mogę chodzić z Bogiem, nie zawracając jej głowy, jak żyje w ogóle nawet. Henoch nawet o tym nie pomyślał. Okazuje się, że ci Boży ludzie już od początku znali bojaźń Bożą. Wiedzieli, kim jest Bóg. Znali, jak potężny jest Bóg i jak oni potrzebują uniżyć się przed tym Bogiem, aby zacząć Go poznawać. I chociaż wszyscy wokół Henocha biegali za różnymi rzeczami, Henoch nie myślał stracić swojego życia na bieganie za różnymi rzeczami. On zaczął chodzić tam, gdzie jest Bóg. On nie uciekał przed Bogiem, on zaczął szukać Boga, aby być z Bogiem. Jak wielu ludzi i w dzisiejszych czasach nie szuka Boga, by być z Bogiem. Chowają się, skrywają się. I wszak to jest właśnie też powodem, że nie mają ani miłości, ani radości, ani pokoju, ani łagodności. Bo skądże mają to wziąć? Jak uciekają przed Bogiem, jak uciekają przed tym, co Bóg może w tym człowieku uczynić. Jakże potężne wywyższenie tego Bożego człowieka, który uznał, że jego życie ma tylko wtedy sens, kiedy on będzie mógł chodzić tak, jak chodzi Bóg, chodzić z Bogiem. Nie było jeszcze spisanej Biblii. A jednakże i Henoch wiedział już o Jezusie. Już wiedział. Przyjdzie ze swoimi świętymi, wiedział o Jezusie. Będziemy chcieli zobaczyć, popatrzeć na tego Bożego człowieka. Jest on tu zawarty w tych bohaterach wiary, którzy wygrali swoje życie, wygrali swój czas, którzy nie zmarnowali czasu swojego życia na ziemi,
którzy nie dali się oszukać i okłamać, że to ma życie ziemskie, tu ma większą wartość od tego przyszłego życia, którzy uznali, że lepiej troszczyć się o to przyszłe kosztem tego przemijającego, niż stracić to przyszłe, zyskując to przemijające. Byli już mądrzy ludzie na ziemi, mądrzejsi od wielu tych mądrych dzisiejszych ludzi, którzy umieli wybrać między dobrem a złem, którzy nie chcieli się skryć za ja nie wiem o co chodzi, którzy chcieli wiedzieć o co chodzi i chcieli przyjąć ten sposób, w jaki Bóg chce uratować człowieka z tej ziemi. Chcieli to wiedzieć. Chcieli się oprzeć na Bogu. Więc mamy ludzi, którzy upadli w swój grzech. Droga człowieka stała się drogą krętą, tak jak Kain. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Mówi ten krętacz. A wiadomo, że wąż chodzi, jak kręci się po prostu. Wykręcone ma tą drogę swoją. Nie ma prostej drogi. Tak samo i Kain zaczął mataczyć, kręcić. A co teraz, skąd ja mogę wiedzieć, co się stało z moim bratem? A Bóg mówi, przecież krew jego woła do mnie. A więc droga człowieka stała się kręta. Ilu ludzi ma już prostą drogę? Henoch chodził prostą drogą. Już wtedy wiedział, że Jezus Chrystus jest jedyną drogą do Boga. I przez tego Chrystusa on do tego Boga zaczął przychodzić. Już zdawał sobie sprawę, że ten, który ofiarował to zwierzę i został uznany jako, że ten, który składa prawidłową ofiarę, że ta ofiara wskazuje na Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. On mógł nie znać imienia, ale wiedział, że on przyjdzie tutaj i że się narodzi z niewiasty i że on zbawi każdego człowieka, że on zapłaci za grzechy każdego człowieka i ten, który będzie korzystał z tego Chrystusa, uratowanym będzie. Już wiedział o tym i korzystał z tego i on wstał. Pośród upadłego człowieczeństwa Henoch wstał, aby zacząć chodzić z Bogiem. Wiecie, to jest coś imponującego na tej ziemi. Człowiek, który urodził się z grzesznych rodziców, on wstał. To jest tak ważne dla mnie i dla ciebie przesłanie. Wstać. Wstać, aby pójść za Bogiem. Nie chodzić już za jakimiś grzechami, nie chodzić za jakimś cwaniactwem, za szukaniem swego, za sensacjami, za kłamstwami, obmowami, złośliwościami, chodzić za Bogiem, chodzić z Bogiem, aby słyszeć, co Bóg mówi do człowieka, zrezygnować z tych wszystkich ludzkich opowieści, które tylko psują, niszczą człowieczeństwo tak naprawdę, a zacząć się interesować, co Bóg ma do powiedzenia. Zrezygnowali z wszystkich ludzkich opowieści. Wiecie, do dzisiaj ludzie słuchają na okrągło od ludzkich opowieści i nie mogą bez tego żyć. Chodzą w domu od razu, włączają sobie ludzkie opowieści, bo te opowieści są im potrzebne, aby mogli w ogóle funkcjonować. A człowiek, który zaczął rozumieć, to wszystko nic nie znaczy. To wszystko jest oszustwo, to jest kłamstwo, to jest zwiedzenie, te wszystkie wspaniałości, kolory, to jest oman, to jest oszukaństwo, to jest coś, co ma zabrać człowiekowi wykorzystywanie czasu, aby należeć do Boga. Ilu ludzi zrozumiało to, że na tej ziemi, jeżeli chcemy wejść do wieczności, musimy chodzić. Nie leżeć. Upadłe człowieczeństwo nie wejdzie do wieczności. Człowiek musi powstać spośród upadłego człowieczeństwa i zacząć chodzić z Bogiem i już więcej nie wracać do upadłości. Ci, którzy wzrastają, rozwijają się, czytamy w liście Piotra, oni się nawet nie potykają już. Chodzą i się nie potykają. Oni chodzą i należą do Boga, wzrastają w poznawaniu. A więc Henoch chodził z Bogiem, pierwszy człowiek na ziemi, który wstał. Dla Boga coś wspaniałego. Upadło człowieczeństwo, ale Bóg zawiadamia o ofierze, o swoim Synu, o Zbawicielu. I pośród tych ludzi zaczynają wierzyć w to, co powiedział Bóg. I na podstawie tej wiary zaczynają korzystać z tego, chociaż tego jeszcze nie ma. Oni patrzą w przyszłość, my już przeszłość.
To już się stało. Jezus ofiarowany został za nasze grzechy i oczyścił nas z naszych grzechów. Ale wszyscy patrzymy w tym samym kierunku, na tę ofiarę, na tego Chrystusa. I Henoch wstał dzięki Jezusowi, aby zacząć chodzić z Bogiem. Zaczął korzystać z tego. Będziemy chcieli zażyć jeszcze, na ile jest to możliwe na dzisiaj, tą wspaniałość tej chwały i na to, że to ma swoją cenę. To jest cena ofiary Jezusa, to jest życie za życie. Nie da rady chodzić z Bogiem dalej, żyjąc swoim upadłym życiem. Nie da rady. Można w marzeniach chodzić z Bogiem, ale tak naprawdę nie pójdzie się z Nim. Ani troszeczkę. Jeżeli nie ma oczyszczenia, nie ma chodzenia. Grzesznik nie może chodzić z Bogiem. Bóg jest święty. I to jest dla nas sprawa oczywista. Moglibyśmy powiedzieć, skąd ten Henoch mógł wiedzieć o tej wąskiej drodze, po której niewielu tylko chodzi. Skąd on mógł wiedzieć, że są dwie drogi, jest wąska i szeroka. Skąd on mógł wiedzieć, że potrzebuje iść tą wąską, aby chodzić z Bogiem. Duch Święty mu to powiedział. On wierzył temu, co mówi Bóg. Wielu ludzi słucha Ducha Świętego i idzie dalej, zamiast zatrzymać się. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. On już wtedy słuchał Ducha Świętego. Człowiek Boży pośród upadłego człowieczeństwa powstał w mocy zwiastowanej mu prawdy. Słowo Boże mówione stało się dla niego wyrocznią, na której oparł się i wstał i zaczął się poruszać z Bogiem. Wielu ludzi do dzisiaj, mając Biblię, nie rozumie tego, co rozumiał Henoch. Dalej opierają się na swojej sile, na swojej mocy i na swoim rozumie i dalej leżą, nawet mieniąc się wierzącymi ludźmi. Nie mogą chodzić z Bogiem, bo dalej żyją w grzechach. Upadły człowiek nie ma możliwości, aby chodzić, chyba że uwierzy w Jezusa i przyjmie to wszystko, co przyszło w Jezusie Chrystusie, aby oczyszczony będąc z swojego grzesznego życia powstać, by żyć dla Boga. Już żyć tylko dla Boga. Tak jak żył Henoch, tak jak ten, dzięki któremu Henoch mógł powstać, Jezus Chrystus, żył cały czas dla swego Ojca. Nic dla siebie. Kiedy wstajesz w Chrystusie, przestajesz żyć dla siebie. Henoch już nie żył dla siebie. Nie żył jak to upadłe człowieczeństwo. On żył dla Boga. To było inne życie. Piękne, wspaniałe życie, które Bóg, jak czytamy tutaj, zabrał, aby to życie nie oglądało śmierci. Pierwszy człowiek, który chodzi z Bogiem, zostaje zabrany, aby nie oglądał śmierci, bo Jezus oglądał śmierć za niego. Gdyby nie Jezus, Henoch nie mógłby zostać zabrany, aby nie oglądał śmierci. Jezus przyszedł oglądać śmierć za mnie i za ciebie, abyśmy i my mogli być tymi, którzy wierzą, że śmierć nie oddzieli nas od Boga. Ale my potrzebujemy, aby wierzyć w Chrystusa Jezusa i żeby w tym duchu chodzić, nie leżeć, chodzić, nie chodzić w myślach, chodzić w rzeczywistości, nie chodzić w marzeniach, chodzić naprawdę, deptać po wężach i skorpionach, idąc drogą wyznaczoną przez Ojca, nie szukając własnej chwały, nie patrząc na to, czy to się ludziom podoba, czy nie, iść wyznaczoną drogą. Na pewno się nie będzie podobać, bo przecież zostawiasz wszystko, opuszczasz wszystko, nawet swoje życie opuszczasz, przestajesz kręcić się koło siebie. Jak to się może podobać ludziom? Mówią, co ty człowieku, oszalałeś, trzeba myśleć o sobie, trzeba myśleć o tym, o tamtym. A Bóg mówi, szukaj Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane.
Ci, którzy leżą w upadłości, nie rozumieją chodzących. Wydaje im się, to oni tylko udają. To nie jest prawda. Tak nie można żyć na ziemi. Żeby żyć i nie grzeszyć, to jest niemożliwe. Żeby należeć tylko do Boga, jest niemożliwe. Na pewno coś skubiesz, coś na pewno kombinujesz dla siebie. Musisz, bo wszyscy kombinują, wszyscy to krętacze. A więc ty też musisz być krętaczem. Jest niemożliwe, żebyś żył bez grzechu, człowieku. A jednak Henoch chodził z Bogiem. Grzesznik nie może chodzić z Bogiem. Skąd więc oczyszczenie, jak nie z Chrystusa? Weźmy na przykład 2 Mojżeszową, 15 rozdział i 26 wiersz. I rzekł, jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazanie Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja Pan, Twój lekarz. Wspaniała obietnica, ale nie ma tu, że nie będziesz oglądać śmierci. Tu jest obietnica, że Twoje ciało będzie zachowane, żeby mogło funkcjonować, ale nie ma obietnicy, że nie ujrzysz śmierci. Piękna obietnica pod zakonem, ale nie sięga tego, co w Chrystusie. A więc mogli tutaj słyszeć, nie dotknie cię żadna choroba, którą dotknął Egipt, ale umrzeć. I tak umrzesz, bo zapłatą za grzech jest śmierć. A tu w Chrystusie dowiadujemy się, że jest droga, która przechodzi przez śmierć, idzie do wieczności. I ta droga to Jezus Chrystus. Henoch musiał wejść na tą drogę, żeby chodzić z Bogiem. Nie można chodzić z Bogiem bez Jezusa. To jest cudowne, że ci ludzie znali tą wspaniałą prawdę i dzięki tej prawdzie powstali i wyruszyli. To jest... Dzisiejsi ludzie są tak trudni, mają całą Biblię, tyle słowników, tyle możliwości i cały czas leżą. To jest nieprawdopodobne. Czego nie mają? Dlaczego tamci słyszeli Ewangelię i zginęli? Bo nie powiązali jej z wiarą. Słyszeli wspaniałe Boże słowa i nie przyjęli ich jako prawdy. I zostali w swoim kłamstwie, uznając, że są w porządku. Boże, o co Ci chodzi? My jesteśmy dobrymi ludźmi. Kto uwierzy? To są bohaterowie wiary. To są ci, którzy uwierzyli i dlatego... Henoch mógł powstać i ruszyć, aby podążać i aby dla niego była właśnie ta wspaniałość. 2 Mojżeszowa, 19 rozdział. Pamiętacie, jak Pan Jezus uzdrowił tego człowieka i on mógł chodzić? Powiedział, uważaj, nie grzesz. Więcej, aby cię co gorszego nie spotkało. Chodź teraz dla Boga. Chodź teraz w sposób godny Boga. 19 rozdział. I 22 wiersz. Również kapłani, którzy poza tym mogą się zbliżać do Pana, niech się oczyszczą, aby Pan ich nie pobił. Bóg mówi, kapłani mogą się do mnie zbliżać, ale muszą zawsze pamiętać o oczyszczeniu, żeby nie zginęli, gdy się przybliżają. To znaczy, że człowiek nie może sobie przybliżać się do Boga bez oczyszczenia. To sięga każdej sprawy. Modlitwy, czytania Biblii, rozmowy między sobą nawzajem. Mówimy o Bogu, ale jak się do Niego zbliżymy sercem, jeśli nie ma oczyszczenia? To jest taka rozmowa, po której nic nie ma w sumie. Pogadali, zadowoleni, że coś wiedzą i się rozeszli. Nie było uniżenia, nie było zachwycenia, nie było w ogóle jakiegoś takiego poruszenia w tym momencie. Zadowolenie, że też nie jestem taki głupi, też wiem, czy głupia, to jest za mało. Trzeba doznać tego, że właśnie Bóg był też przy tej rozmowie i On jest albo ma w tej rozmowie upodobanie, albo też nie. I dla nas jest to bardzo ważne też, abyśmy mieli tą świadomość, że przybliżać się do Boga, rozmawiając o Nim, też trzeba myśleć o tym, aby być czystym. Chyba, że chcemy porozmawiać o tym, wyznając grzechy sobie nawzajem, jeśli ktoś popełnił grzech przeciwko komuś i chcemy przyznać się do tego grzechu, to mówimy
o grzechu, zdając sobie sprawę, że Bóg też jest przy tym, aby ta sprawa była prawidłowo załatwiona. Nie mogli się zbliżać inaczej, jak bez oczyszczenia. 4 Mojżeszowa, 8 rozdział i 19 wiersz. Podarowałem Lewitów Aaronowi, jego synom, spośród synów izraelskich, aby pełnili za synów izraelskich służbę w namiocie zgromadzenia i aby dokonywali przebłagania ze synów izraelskich, aby nie spotkał ich cios, gdy zbliżać się będą do świątyni. A więc ci mieli się wstawiać, oczyszczając się, aby tamci też, którzy będą się przybliżać, nie zostali zabici. Widzicie to? A Henoch chodził z Bogiem. Jak on chodził z Bogiem? Bo krew Jezusa go oczyszczała. On był czysty. On był święty. On był oddzielony dla Boga i Bóg mógł chodzić z Henochem. Mieli wspaniałą społeczność, o której czytamy w Nowym Testamencie też. Mieli ze sobą święte relacje, święte rozmowy. Adam z Ewą stracili to. Henoch to odzyskał, należąc do Boga. Mógł znowuż chodzić z Bogiem. Mogli rozmawiać o wspaniałości wieczności. Bóg mógł mówić do Henocha swoje radości, a Henoch mógł dzielić się tym, jak bardzo jest szczęśliwy, że należy do Boga. Taka jest społeczność świętego człowieka, oddzielonego, żeby być z tym, który stworzył nas na swoje podobieństwo, aby być z nami w społeczności. A więc korzystał już z tego, z czego my też możemy korzystać, bo Jezusa krew oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Inaczej nie mógłby chodzić z Bogiem, gdyby nie ta ofiara. Nie ma takiego człowieka, który mógłby na podstawie swojej sprawiedliwości bez Chrystusa chodzić z Bogiem. Nie ma takiego. Każdy zginie. Każdy zginie. 4 Mojżeszowa, 17 rozdział, 28 wiersz. Ginie każdy, kto zbliża się do przybytku pańskiego. Czy mamy doszczętnie zginąć? Bo jak się zbliżali? Zbliżali się samowolnie, bez zwracania uwagi na Boga. Zobaczcie, jakie to jest przestępstwo. Ilu ludzi dzisiaj wierzących tak się zbliża do Boga? Wpadają sobie jak dzieci, jak takie tutaj porozrabiali, potem wpadają i chcą Bogu powiedzieć, że taki wspaniały jesteś Boże, zapominając, że przecież bałaganili. I myślą sobie, teraz Bogu zaśpiewamy i potem pobiegniemy i dalej będziemy bałaganić. I co? I giną. Giną, ginie w nich to nawet, co jeszcze tam było. Coraz bardziej oddaleni, coraz mniej świadomi tego w ogóle, co to jest chrześcijaństwo, co to jest należenie do Boga. Oto konamy, giniemy, wszyscy giniemy. Zatwardziałe serca, skąd wśród wierzących? Poruszone wcześniej, a potem zatwardziały. Właśnie człowiek przestał zwracać uwagę na Boga. Zaczął go lekceważyć, pomijać w swoich codziennych decyzjach i wyborach, podążać sobie w grzech, a potem wychodzić i mówić o nim, jakby był to wspaniały Bóg w codziennym życiu. Zginie. Tak się nie zbliża do Boga. Do Boga zbliża się z szacunkiem i świadomością. On dał swego Syna, żeby cię zbawić, a nie zabawić. Nie pozwoli się Bóg sobą bawić. A więc ginie mnóstwo ludzi, ginie i dzisiaj. Mnóstwo ludzi ginie dlatego, że wydaje im się, że są fajni i dlatego mogą się zbliżać do Boga. Że oni coś fajnego zrobili i dlatego się mogą zbliżać do Boga. Król ten 50 lat też fajne rzeczy robił. Takie, że naprawdę, Panie Boże, tylko go naśladować. Ale poszedł nie tam, gdzie powinien zrobić to, czego nie mógł. I przyszedł trąd na niego. A więc nie ma tak, że sobie człowiek zarobił i teraz no, na zasadzie tego zarobku sobie podejdę. Nie. To jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. Tylko Chrystus. To jest uniżenie nas do prawdziwej pozycji korzystających z Chrystusa. Dzisiaj wielu ludzi nie korzysta z Chrystusa. Korzysta z nauki. Z nauki, nie z Chrystusa. I dlatego ich życie jest brudne i nie mogą chodzić z Bogiem, bo są zabrudzeni. Nauka nie wystarczy, żeby chodzić z Bogiem. Faryzeusze i uczeni w piśmie, myślę, prześcigali nas w nauce i nie mogli chodzić z Bogiem. Należeli do diabła, byli dziećmi diabła, bo żyli w krętaczy sposób. Nie chodzili prostą drogą, mataczyli. Wiecie, ilu ludzi mataczy, ilu ludzi jest zagubionych, ile zagubienia wyszło, ile kobiet wyzwolonych wyszło, żeby nauczać Kościół, jak żyje się z Bogiem.
Kto ich posłał w ogóle? Kto je posłał tam? Kto je wypchał do przodu, żeby one uczyły Boży lud, jak żyje się z Bogiem, jak nie żyją z Bogiem, bo już mu się sprzeciwiają. A ludzie słuchają tych kobiet i mówią, zobacz, jak pięknie mówi. Co z tego? Może mówić najpiękniej nawet. Ewa też pięknie mówiła do Adama. Adamusiu, kochany, spróbuj, jaki miły owocek. Już przecież była sama w grzechu. Już można udawać, już można mataczyć. Zobacz, mi nie zaszkodził, tobie też nie zaszkodzi. Żyjemy w czasach, gdzie zostało wiele zagubione z tych wspaniałości. W czasach, kiedy powstał wielki bałagan, diabeł szaleje, bo wie, że czasu ma niewiele. Wypycha różnych ludzi, żeby jeszcze bardziej do tego bałaganu się dokładali. Nie ma posłuszeństwa, nie ma wierności, nie ma uczciwości, nie ma miłości, a ludzie mówią, idziemy do nieba, będziemy w niebie, będziemy tam z Bogiem. Bez Jezusa człowiek zginie. W Jezusie jest tylko owoc prawdziwego życia. A więc Henoch korzystał z Jezusa, dlatego Bóg miał w nim upodobanie. Pomyśl, jakie to jest ważne. To nie lata decydują o tym, to Chrystus decyduje, oczyszczenie decyduje o tym. Bojaźń i szacunek przed obliczem Bożym. A więc giną wszyscy. I 18:3 z tego 4 Mojżeszowej. Oni będą ci pomagali przy twojej służbie i będą wykonywali wszelkie usługi przy namiocie, lecz do świętych naczyń i do ołtarza nie będą się zbliżać, aby nie poginęli zarówno oni, jak i wy. I sobie myślimy tak, o, ja mogę wszystko w kościele robić. Nie, nie wszystko, tylko tyle, ile da mi Pan. Tobie da tyle, mi da tyle, każdy ma zrobić swoje. Kiedy przekraczasz granicę, wchodzisz na teren nie dla ciebie przygotowany, ale dla kogoś innego i zaczynasz grzeszyć. Posłuszeństwo Bogu jest milsze od ofiary. Człowiek chce więcej, zrobię dla ciebie, Boże. Bóg mi zrób tylko tyle, ile ci dałem. Nie potrzebuję od ciebie nic więcej. Zrób tylko tyle i to będzie dokładnie tyle, ile jest potrzebne. Tak jak twoje nerki potrzebują zrobić tyle i tyle, a nie potrzebują myśleć za ciebie. Tym się zajmuje głowa. Tak czy nie? A więc mamy, że do Boga możemy się zbliżać tylko oczyszczeni krwią Jezusa Chrystusa. Tak jak przez krew Chrystusa mamy wstęp do miejsca świętego, do świątyni. Przez krew oczyszczenie, wstęp. Niech Bóg nam pomoże pilnować się tego cały czas, bo po co ginąć, skoro można się uratować? Henoch nie lekceważył Boga, nie lekceważył Jezusa. Henoch miłował Jezusa, korzystał z Jezusa, aby chodzić z Bogiem. Wspaniały, powiem wam, to jest dla mnie naprawdę wspaniała wiadomość, że na tej ziemi człowiek, który nigdy nie widział tej Biblii, na oczy jej nie widział, miał wiadomość o Bogu i wiedział, że ten Bóg jest święty, ponieważ jego rodzice zgrzeszyli i są upadli, nie mogą chodzić już z Bogiem. I dowiedział się, jak można wstać, aby chodzić z Bogiem. I z tego skorzystał, wierząc w Chrystusa Jezusa. I przez wiarę rozpoczęło się wspaniałe doświadczenie chodzenia z Bogiem przez Henocha. Bóg mógł cieszyć się, że człowiek już przed nim się nie chowa. Henoch wychodził na światło i cieszył się. Boże, kocham Cię, cieszę się, że jesteś ze mną tutaj. Radował się Bogiem, podczas gdy widział ludzi, którzy żyją sobie dla śliwek, dla pomarańczy, dla jakichś zwierząt, dla jakichś innych rzeczy. On żył dla Boga. Cieszył się Bogiem. Życie za życie. Oddał swoje życie, aby być z Bogiem. I cieszył się Bogiem. I Bóg cieszył się Henochem tak bardzo, że nie chciał się rozstać z Henochem przez chociaż tą chwilkę śmierci, ale go wziął, zachował i wprowadził do swojego miejsca chwały. Jeszcze nie do tego pełnego, ale to jest piękne, że Henoch może oglądać rzeczy, których my nie możemy oglądać tutaj. Dlatego, że chodził z Bogiem. Jest dla nas wielką zachętą, abyśmy i my o tym też pamiętali i tego się pilnowali. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 38 wiersz. Gdyby nie ten Syn Człowieczy, Syn Boży,
który na ziemi w ten sposób żył, w pełnym posłuszeństwie Ojcu, gdyby nie ten wspaniały Syn, który w płaczu i wołaniu stawał przed Bogiem i wygrał bitwę o nas, każdego z nas, Henoch nie mógłby chodzić z Bogiem. W 38 wierszu czytamy o Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Jezus chodził z Bogiem, a nawet stała się rzecz jeszcze wspanialsza, że Bóg chodził w Jezusie. Pełnia boskości zamieszkała w Jezusie. I dla nas stała się znowuż rzecz wspanialsza. Nie tylko, że możemy chodzić z Panem Jezusem, chodzić za Panem Jezusem, ale możemy chodzić w Panu Jezusie Chrystusie. Ale to ma cenę. To ma cenę. Wszystko za wszystko. Jeżeli chcesz znać, jak się chodzi w Jezusie, musisz zapłacić tą cenę. Musisz uznać, że wszystko, co nie jest chodzeniem w Jezusie, jest dla ciebie nienawidzone. Nie chcesz z tym nic mieć wspólnego. Chcesz chodzić w Panu Jezusie po tej ziemi. To jest dla ciebie najcenniejsze. Zrezygnować z wszystkiego, co ludzie szukają. Zrezygnować z każdej radości cielesnego człowieka, aby poznać smak życia w Jezusie Chrystusie już na tej ziemi. To jest to, co Henoch zobaczył i się zakochał w tym Chrystusie. Jezus stał się jego największą miłością. Tak samo jak stał się moją miłością czy twoją miłością ten Jezus, gdy zaczęliśmy poznawać smak podążania za nim już, a już zaczęło w nas serce bić miłością do Jezusa. Co dopiero w nim podążenia, kiedy owoc Ducha Świętego mogliśmy oglądać, że my miłujemy, nawet wrogów miłujemy. Nie dlatego, że pomyśleliśmy sobie, żeby miłować wrogów, tylko dlatego, że Jezus zamieszkał w nas, a my w nim. I złączeni zostaliśmy z Jego wspaniałością, a nasze wszystkie złe rzeczy zostały ukrzyżowane wraz z Nim tam na krzyżu. Wspaniała Ewangelia, najpiękniejsza wiadomość na tej ziemi. Ale ta wiadomość kosztowała Pana Jezusa śmierć. Przelaną krew. Dlatego nie śmiejemy się, nie podskakujemy, gdy śpiewamy o krzyżu. Rozumiemy, co tam się stało. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 29 wiersz. A ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Henoch wszedł w to z całą wdzięcznością, bo ja zawsze czynię, co się jemu podoba. Nie chowam się, nie skrywam się. Wchodzę w świetle jego życia, wspaniałości jego chwały. Nie muszę mataczyć, nie muszę kręcić, nie muszę się zasłaniać i udawać, że nie wiem, o co chodzi. Uczę się Boga, poznaję go, on uczy mnie siebie. Mamy społeczność, to jest najpiękniejsze. Warto zapłacić swoim tym przymijającym życiem, oddać się po prostu, aby przyjąć to niebiańskie. To są bohaterowie wiary. To jest wyjście na światło. Żeby tak było, to musimy mieć nieustannie my na krzyżu w Chrystusie, aby On w nas, dla Ojca. Wtedy nie ma już tych wszystkich zabawek, tych wszystkich zabaw, które się bawią dzisiaj wierzący ludzie. Kończy się to. Gdy mężczyzna czy kobieta napełniony jest, czy napełniona życiem Jezusa, kończy się zabawa w cielesność. Zaczyna się prawdziwe życie Kościoła, bo w Chrystusie jesteśmy jedno. Jedno zbawienie, jedno życie w nas. To jest piękne. Wypełniamy zadania tu na ziemi, ale żyjemy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Mężczyzna wypełnia swoje zadania, kobieta swoje i wszystko to współdziała razem dla jednej chwały, jednego Chrystusa. Nie ma kuszenia się nawzajem, nie ma bawienia się emocjami nawzajem. Jest pokora, uniżenie i świętość. To jest Chrystus w nas, nadzieja chwały.
I dla nas jest to bardzo ważne. Paweł, kiedy pisał list do Kolosan, napisał właśnie te tak potężne słowa, których my potrzebujemy. Tam jest uniżenie i wywyższenie. 2:6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Nie chodzi o to, żeby komuś imponować. Nie jest dobrze, jest źle, nie jest dobrze. Stan Kościoła jest bardzo zły, nie jest tragiczny. Nie ma, że Bóg zostawił, że Jezus odszedł, ale jest źle, bo ludzie wepchali się w Kościół ze swoim ja. Każdy potrzebuje wziąć swój krzyż i umrzeć, żeby będąc w Kościele nie mataczyć, nie kręcić tych dróg, nie udawać, nie okłamywać braci ani siostry, być ludźmi, którzy chcą się ratować w jednym Chrystusie Jezusie, wyjść na światło, przestać udawać, przestać grać rolę, stać się ludźmi, którzy chcą się uratować. To jest ważne, bo po to przyszedł Jezus. Gdy wszyscy patrzymy na tego samego Jezusa, kończy się gra, kończy się walka, kończy się zmaganie cielesne, rozpoczyna się ratunek. Uczymy się Pana, poznajemy Jezusa. Chcemy Go poznać w tym, jak On chodził tu na ziemi. Przez Niego pełnia boskości chce mieszkać w Tobie i we mnie. Cena, oczyszczenie z naszego szukania swego. Śmierć starego człowieka. Stary człowiek nie może chodzić. Stary człowiek to Adam i Ewa. Oni się kryją przed Bogiem. Nowy człowiek to Chrystus. Chodzi zawsze przed obliczem Ojca. Ojciec mówi, ja mam w Nim upodobanie. Dlatego czytamy o nowym człowieczeństwie i Henoch już z tego nowego człowieczeństwa przez wiarę korzystał. Jemu było objawione, nawet przyjście Chrystusa było objawione. Kiedy On wykona swoje całe zadanie, wróci do nieba i potem przyjdzie ponownie. A więc jak daleko ta wspaniała Ewangelia sięga, opowiadana przez Ducha Bożego. To jest piękne. Niech Duch Boży nam mówi te wspaniałości, uwielbiając Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg mówi, jestem święty. Świętymi bądźcie, bo jestem święty. Wiecie, my doznajemy tego. My się siebie boimy. To jest też to jest złe. My się siebie boimy, bo my sobie już daliśmy w kość tyle, że my się siebie boimy już, bo wiemy, na co stać nas ludzi. Jak potrafimy zgrzytać zębami, atakować, złorzeczyć. My się siebie boimy. My już sobie daliśmy dosyć sygnałów. Nic mi nie mów. Jestem święty. Nie ruszaj mnie, ruszaj innych. A w sumie potrzebujemy innych sygnałów, tak czy nie? Potrzebuję Jezusa. Potrzebuję, bracie, siostro, być z Tobą na zdrowych relacjach, bez udawania, bez skrępowania. Wyjść jak grzesznicy, którzy mają jednego Jezusa, przestać się kłócić, przestać udawać, nie skrywać się. To, co już wam mówiłem, kiedy Chrystus napełnia ciebie, ty nie jesteś przerażony grzechem, czy przerażona grzechem. Grzech dla ciebie to jest przestępstwo spłacone na krzyżu i człowiek się może z niego oczyścić, ale jesteś przerażony, gdy ludzie skrywają się ze swoimi grzechami i udają, że są w porządku. Bo wiesz, że w tym stanie żyją z diabłem, a nie z Chrystusem. Kto mówi, że ma społeczność z Bogiem, a żyje w ciemności, kłamce z Boga czyni. Jeżeli potrzebujesz ciemności, by żyć w chrześcijaństwie i mówisz, że ma społeczność z Bogiem, kłamce z Boga czynisz, bo Bóg ma społeczność z tymi, którzy chodzą w światłości Jego oblicza, którzy nie muszą uciekać, ponieważ są czyści. Przez krew Jezusa czyści. Niech Duch Święty nam to mówi, niech dociera do nas z tym, abyśmy nie byli gorsi od Henocha. Skoro Henoch mógł tak szybko wstać, to my też chcemy chodzić z Bogiem. Chcemy być wolnymi ludźmi, tak jak przyszedł Jezus, aby nas wyprowadzić na wolność. 5 Mojżeszowa, 13 rozdział. Tego nam potrzeba. Sprawiliśmy sobie wiele bólu.
Szkoda, że nie możemy ze sobą rozmawiać otwarcie. Nie nadajemy się na otwarte rozmowy na razie. Ale mam nadzieję, że pokonamy wroga, który nam sprawił wiele kłopotów i wypędzimy go. Ucieknie od nas, gdy my będziemy zbliżać się do Boga i będziemy mogli ze sobą prawdziwie rozmawiać. Jak ludzie, którzy się nie obrażają, nie urażają. Gdy słyszą prawdę, dziękują Bogu za nią. Oni mówią, co ty, o co ty mnie podejrzewasz tutaj? Ja jestem święty, święta, czy inne rzeczy. Kończy się teatr, rozpoczyna się ratunek. I to jest piękne, że wtedy zdajesz sobie sprawę, że jesteś wśród ludzi, którzy czczą Jezusa, ofiarę Jezusa na krzyżu za każdego z nas. Nie czujesz się lepszy od innych, ani lepszy. Nie mówisz, jak można było to zrobić, a sam żyjesz w jakimś grzechu. Mówiliśmy o tym, że najczęściej ludzie, którzy żyją w jakimś grzechu, obrażają się, jak można żyć w taki sposób. A ci, którzy żyją w święty sposób z Bogiem, oni rozumieją, grzesznik potrzebuje Jezusa, a nie tego, żeby się nad nim tutaj wywyższać, że jesteś lepszy od grzesznika, czy lepsza. Tylko żeby udzielić pomocy, wesprzeć tego człowieka, żeby się z tego grzechu uratował, czy uratowała, prawda? Po to przyszedł Jezus, zbawiać, a nie wywyższać się. Nie mówi do nas, a ty zbawiony, wywyższaj się i panoś się teraz, że ty jesteś zbawiony, a oni niezbawieni. Ale co, usługuj im, unisz się, podaj im prawdę. Przypomnij sobie, co ty z nią zrobiłeś wcześniej, czy zrobiłaś. Ile ktoś musiał do ciebie dotrzeć razy, żeby się oprzeć na prawdzie. Oby to było jak najszybciej. Za Panem waszym Bogiem pójdziecie i Jego będziecie się bać, i Jego przykazań przestrzegać, Jego głosu będziecie słuchać, Jemu będziecie służyć i Jego się trzymać. Prosta rzecz. Chwała Bogu za to. Wiecie, nie uderzaj, zatrzymaj się. Jeżeli nawet możesz uderzyć czymś brata czy siostrę, nie uderzaj. Pomóż im uwierzyć, że w Kościele ludzie mogą przestać się bić. Tak jak Mojżesz podszedł, mówi, przecież braćmi jesteście, co wy robicie, dlaczego wy się bijecie? Zamiast się budować nawzajem, ratować się, to wy się bijecie ze sobą o to, o tamto, o jakieś rzeczy, bo ta urażona, ten urażony, a ty ile zrobiłeś krzywdy innym, nie pamiętasz? Czy zrobiłaś? Nie pamiętasz ile krzywdy, ile inni musieli przez ciebie płakać? I znosić to, czy żeby ci nie oddać tym samym, walczyć o to, by nie walczyć mieczem przeciwko mieczowi, to już nie zapomniane, tylko ktoś k tobie coś zrobił. Pomyśl, człowieku, i przestań udawać, tylko weź się i zrób porządek, żeby ci, którzy ucierpieli przez ciebie, mogli zobaczyć, że ty rozumiesz to i ci jest wstyd za to, że ktoś musiał cierpieć z powodu twojego życia przestępczego i chcieć się pojednać z nimi, szukać pokoju. Ukorzyć się, uniżyć się lepiej. A nie mówić, mi też ktoś sprawił przykrość. A co to usprawiedliwia ciebie? To ty mogłeś też komuś sprawić przykrość, bo ktoś tobie sprawił przykrość? Czy to jest Ewangelia? To jest diabeł. Sieje zło i chce, żeby to zło rosło. Za zło? Złem. Niech rośnie dla diabła pole złych ludzi. Albo może nie, a może dla Pana lepiej. Dobre nasienie. Ukorzenie, uniżenie, zrozumienie swojego złego stanu i bólu, który został zadany, żeby później ktoś mógł przyjść powiedzieć, słuchaj siostro, ty masz problem z tym. A siostra mówi, wiesz, mój kochany bracie czy kochana siostra, w rzeczywistości mam problem z tym i potrzebuję wsparcia czy pomocy. Nie ma lęku, nie ma obawy, że ta zaraz poleci i rozpowie wszystkim po kolei, bo wie, że to jest jej siostra, kochana siostra, która myśli, kocha ją, czy brat, którzy myślą o tym, jak Jezusa wywyższyć między sobą. Piękne, prawda? I tego my potrzebujemy ludzie, nie lękania się siebie nawzajem, że się poobrażają zaraz, jak coś powiesz, tylko zaczną prawdziwie zastanawiać się, myśleć nad tym. Nie mówię już o oskarżeniach wyimaginowanych. Nawet nad tymi Boży człowiek zastanowi się. Nie odrzuci od razu, tylko zastanowi się i pomyśli. Jak nieprawdziwe to nie będzie nimi sobie głowę zawracać, bo przecież Jezusa też oskarżano. Gdyby Jezus miał się teraz zamartwiać tym, że go oskarżają, ale go nigdy nikt nie oskarżył za grzech, bo nigdy go nie popełnił. Piękne to jest. Powiem wam, Henoch miał właśnie taką społeczność z Bogiem. Henoch mógł rozmawiać o swoim życiu z Bogiem i Bóg dawał Henochowi
naukę, lekcje, które Henoch przyjmował i dalej kosztował i wzrastał, rozwijał się. Bóg daje wzrost. Sieje ziarno i daje wzrost. Henoch rósł. 300 lat rósł. I dorósł do tego, żeby Bóg zabrał go do swojej wieczności. Chwała Bogu za to. Wiecie, to jest cudowne. My możemy być wolnymi ludźmi przy tym całym skrępowanym świecie. Mamy Chrystusa, który umarł za nas wszystkich na jednym krzyżu. Za wszystkich nas. Nie musimy się sprzeczać, ani kłócić, ani walczyć, ani szukać własnej chwały, ani się obrażać, jeżeli ta chwała została naruszona. Bo wszak jesteś sknerą. I to wcale nie jest coś, co jest nieprawdą. Jesteś sknerą. Żałujesz swego życia Jezusowi. Wydzielasz mu tak, może dziesięcinę albo coś troszeczkę, bo przecież Panie, całe ci oddać. To szkoda tobie tak całe życie oddać. Tak, sknero? A on za ciebie całe życie oddał na krzyżu i za mnie. A więc bądźmy hojni. Przecież wszak to nas zbawia. Oddasz całe życie, zyskasz życie. Tak, bracie i siostro? To powiedział nas Zbawiciel. To jest dopiero mądrość. Henoch był mądry. Oddał całe. I chodził z Bogiem. Bóg lubił przychodzić na tą ziemię, bo miał Henocha. Tak jak miał Joba. A widziałeś mego sługę Joba? Jedyny taki na ziemi. Mąż pobożny. Chwała Bogu. Bóg zawsze miał na tej ziemi swój lud. Zawsze. Lud, który chodził z Bogiem. Chodź z Bogiem. Naucz się chodzić z Bogiem. Izajasza 55 rozdział 8, od 8 wiersza. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze. I myśli moje niż myśli wasze, gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, już tam nie wraca, a raczej zrasza ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż porasta roślinnością i daje siewcy ziarna jedzącym chleb, tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem, bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami na radość, nareszcie chodzący ludzie, a wszystkie drzewa polne będą klaskać w dłonie. Cudowny, wspaniały nowy człowiek idzie po ziemi, nie musi leżeć pod ciężarem swoich grzechów. Jest wolny, jest wolna, chodzą po ziemi i chwalą Boga tym chodzeniem w tym miejscu, gdzie wszyscy leżą. Bo są święci, bo są oddzieleni. Krzyż Chrystusa oddziela ich od upadłości i daje im w zmartwychwstaniu Pan nowe życie. Zamiast głogu wyrośnie cyprys. Piękne. Zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą, znakiem wiecznym, który nie zniszczeje. Lud, który idzie na wieczność. Lud, którym Bóg ma swoją wieczność. Należmy do Niego, korzystajmy z tego, pamiętajmy, że ci, którzy wchodzą na drogi Pana, muszą pamiętać, że ta droga jest święta, czysta, doskonała. Psalm 25, 10 wiersz. Wszystkie drogi Pana są łaską i wiernością dla tych, którzy strzegą przymierza i nakazów Jego. Łaską i wiernością, miłością i radością. Pokojem i wstrzemięźliwością, uczciwością i prawością. Droga Pana jest święta, sprawiedliwi nią chodzą. Henoch właśnie tak chodził z Bogiem. W Henochu nie było zadziorów, nie było chęci zemsty. Henoch nie szukał własnej chwały. Henoch był szczęśliwy z Bogiem. Zasypiał z Bogiem, budził się z Bogiem. Bóg był dla Henocha całym jego życiem tu na ziemi. I Bogu się to bardzo podobało. Niech każdy z nas wierzy, chodząc z Bogiem, doświadczasz tego, czego nigdy nie doświadczysz, chodząc z człowiekiem. Gdybyś chodził gdzieś tam za Jezusem, a nadal Duch Boży nie mógłby pracować w tobie, to też nie wystarczyłoby. Potrzebuje Bóg dotrzeć do wnętrzności i napełnić człowieka tą chwałą. Psalm 37.
Wiersz 23. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Piękne. Bóg wspiera tego, którego droga mu się podoba. To jest tylko w Chrystusie. Nie ma inaczej. A więc zachęcam do chodzenia w Chrystusie, nie tracąc czasu, nie kręcąc się koło siebie i nie myśląc sobie, że jest człowiek mądry i sobie da radę. Nie ma takiego mądrego, który bez Jezusa dałby sobie radę. Mądry człowiek zdaje sobie sprawę, że Jezus jest dla niego najważniejszy, czy dla niej, i potrzebuje nieustannie kosztować, aby móc pójść tam, gdzie Bóg chce mieć tego człowieka. Potrzebujesz Jezusa. Nie przemieścisz się ani troszeczkę w tym poruszaniu się z Bogiem, jeżeli nie będzie to w Chrystusie. Człowiek musi zostać w swojej grzeszności, chyba że się upamięta i przyjmie oczyszczenie i wtedy powstanie, aby pójść dalej. List do Efezjan, jeszcze 5:1-2. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Wiara. Wiara w to, co jest zapisane w Biblii i co mówi Duch Święty. To jest konieczność, to jest potrzebne. Trzeba wierzyć w Boga, który nas tak umiłował, że posłał nam Syna swego jednorodzonego, aby nas uratować z naszych grzechów i wyzwoliwszy nas, mieć z nami świętą społeczność już cały czas. To jest ten Bóg, który, gdy stracona została społeczność przez grzech, posłał Syna, aby ją odzyskać. A więc trwajmy w tej świętej relacji z Bogiem, należąc do Boga nieustannie. Pamiętamy Kaleba, który bez zastrzeżeń poszedł za swoim Bogiem, Jozuego, tych bożych ludzi, o nich jest napisane w Bohaterach Wiary. Mówiliśmy dopiero o drugim, wspaniałym, zbawionym człowieku, który świecił światłością Chrystusa, żyjąc tu na ziemi. Abel świecił światłością Chrystusa i Henoch też świecił światłością Chrystusa, bo Chrystus jako światłość wpłynął na nich, że ich życie stało się jasne. Wśród ciemności jaśniało życie Chrystusa w tych bożych ludziach. Niech jaśnieje w tobie i we mnie, abyśmy byli wśród tych obłoku świadków, jako też ta część zdobytych dla Pana, którzy nadzieję mają w niebie i którzy tam zmierzają dzięki Jezusowi Chrystusowi w mocy Bożej. Amen.